ciele ja Twe będę czcić. Opuszczony i zgardzony był mąż boleści doświadczony. Nasze choroby wziął, nasze cierpienia niósł, karty za uczynki nasze był. Drodze na krzyż nie otworzył ust, jego rana uleczenie jest. Znęcano nad nim się, w pokorze znosił to, za winy wszystkich nas poniósł śmierć. Wszyscy jako chce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zszedł, lecz on został dotknięty karą za winę wszystkich nas. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zszedł, lecz on został dotknięty karą za winę wszystkich nas. Jezus poniósł za nas śmierć. Jezus poniósł za nas śmierć. Jezus poniósł za nas śmierć. Chcę, żebyś o tym myślał, że Jezus poniósł za ciebie śmierć. 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 Za ciebie, nie za masy, nie za tłumy. On poniósł za ciebie śmierć. Spłacił twój dług. Spłacił twój dług. To tak, jakbyś miał dług we frankach i ktoś by spłacił twój dług, a ty zignorowałbyś i spłacałbyś dalej, bo myślałbyś, że przecież musisz jakoś zasłużyć. Na zbawienie się nie zasługuje. Jezus poniósł już za ciebie śmierć. On wypełnił całe prawo. Sprawiedliwy umarł za ciebie, który nie jesteś sprawiedliwy. Nie jesteś sprawiedliwy. Jesteś grzeszny. Każdy człowiek zgrzeszył. Każdy człowiek ma w sobie uszkodzoną część, centralną część, egocentryzm. To się nazywa egocentryzm. Duch człowieka jest uszkodzony i nikt i nic, żadną siłą nie jest w stanie naprawić tego ducha, jak tylko ofiara Jezusa, tylko przez osobiste spotkanie się z Bogiem, z Jezusem Chrystusem, możesz doświadczyć wymiany egocentryzmu na Jego ducha. Skąd o tym wiem? Spotkałam osobiście Jezusa 21 lat temu. Zawołałam do Niego i spotkałam Go osobiście, w moim sercu. Spotkałam się z Bogiem. Moje wnętrze zostało naprawione. Mój egocentryczny duch zeszł. A do życia powstało nowe stworzenie, nowy duch połączony z Bożym Duchem. Poznałam Boga mocy i od tamtej pory nie żyję w niemocy, w jakiej żyłam przez 30 lat. 30 lat chodziłam po tej ziemi i na własną rękę próbowałam coś zdobyć i na coś zasłużyć. Zasługiwałam na uznanie różnych ludzi. Chciałam się przypodobać. Chciałam jakoś wyglądać przed nimi. Chciałam się jakoś zaprezentować. Chciałam mieć jakieś tytuły przed nazwiskiem. Dlatego stałam się pracoholikiem. I byłam absolutnie owładnięta tą żądzą zdobywania tych tytułów. Zabiłam przez to swoje dziecko. Nie chciałam mieć dzieci z własnym mężem, ponieważ byłam osobą odrzuconą i nie wierzyłam w to, że mój mąż mnie kocha. Zdradzałam go z innymi facetami, żeby tylko poczuć, że jest zazdrosny o mnie. W ten sposób żyłam i z takiego dna zawołałam do Boga, do Jezusa Chrystusa. Odważyłam się uwierzyć, że On jest. Po pierwsze, że On jest. Po drugie, że jest dobry. Po trzecie, że to za mnie umarł. I nie zawiodłam się. Spotkałam się z żywym Bogiem. On mnie wzbudził z martwych. Moje wnętrze totalnie się zmieniło. Nie jestem już
już tą samą osobą. Nie buduję własnej wartości na tym, co myślą o mnie ludzie. Kiedy spotkałam się z Bogiem, kiedy spotkałam się z Jezusem Chrystusem, On nie wytknął mi żadnego błędu, żadnego grzechu. Nie wytknął mi tego, że zdradzałam męża. Nie wytknął mi tego, że kłamałam. Nie wytknął mi tego, że zabiłam dziecko. Nie wytknął mi żadnej z tych rzeczy. Jedyne, o czym zostałam przekonana momentalnie w swoim duchu, w swoim sercu, to było to, że ginę bez Niego. Ginę, nie będąc z Nim połączona. W jednej chwili uświadomiłam sobie, że moją największą potrzebą jest zjednoczyć się z Nim. Moją największą potrzebą i Twoją największą potrzebą też jest poznać żywego Boga, żywego Jezusa Chrystusa, narodzić się na nowo i zacząć żyć. To jest prawda. To jest prawda. Moje życie jest zupełnie inne. Zostało podniesione, ponieważ Bóg jest zainteresowany podniesieniem Twojego życia. On jest zainteresowany tym, żebyś Ty nie poszedł do piekła, żebyś był żywy w swoim wnętrzu, żebyś miał spełnione życie, żebyś nie był jak pusty bęben turecki, żebyś nie był egocentryczny, żeby nic Cię nie ściągało już w dół. Bóg jest tym zainteresowany i dlatego umarł tak straszną śmiercią, dlatego oddał Twoje życie. Za Ciebie, człowieku, za Ciebie osobiście zapłacił swoim życiem. Nie wątp w to, że On Cię kocha. On Cię właśnie w ten sposób pokochał. W ten sposób Cię ukochał. Dzisiaj, gdy przechodzisz obojętnie wobec tej informacji, gardzisz tą miłością, gardzisz ofiarą, którą On złożył za Ciebie. Być może wydaje Ci się to zbyt proste. Być może wydaje Ci się to jakąś ideologią. Ale ja Ci nie głoszę tutaj religii. Głoszę Ci to, że możesz osobiście spotkać Boga i połączyć się z Nim raz na zawsze i zacząć żyć zupełnie innym życiem. Zacząć wreszcie żyć, a nie wegetować od piątku do piątku. Jestem inną osobą, bo spotkałam Jezusa. Jestem zupełnie nowa, bo spotkałam Jezusa. Nie boję się człowieka, bo spotkałam Jezusa. Nie mierzę się miarą ludzką, bo spotkałam Jezusa. Nie boję się chorób, bo spotkałam Jezusa. Nie boję się wojny, bo spotkałam Jezusa. Nie boję się umrzeć, bo spotkałam Jezusa. Nie boję się tutaj stać przed Tobą i być oceniana, bo spotkałam Jezusa. Rozumiesz, co to jest? Bóg jest Bogiem mocy. Bóg jest potężny, jest prawdziwy. To nie jest przyjaciel, którego sobie wymyśliłam. Jestem normalną osobą, robię sobie karierę, pracuję w korporacji. Świetnie się mam, mam trójkę dzieci, męża od 27 lat, tego samego, którego wcześniej zdradzałam. Jesteśmy świetnym małżeństwem. Bóg jest Bogiem mocy. Bóg podniósł moje życie. Jezus Chrystus podniósł moje życie. Znam Jezusa. Znam Jezusa. Osobiście uzdrawiam chorych, wskrzeszam zmartwych, uwalniam od demonów. Jeśli masz dzisiaj jakiś problem, jakieś zniewolenie w Twoim życiu, może robisz coś, czego nienawidzisz, ale masz wewnętrzny przymus, żeby to robić, a chcesz się tego pozbyć, możesz do mnie podejść i Cię uwolnię. Jeśli masz zdiagnozowaną jakąkolwiek chorobę, możesz podejść do mnie i Cię uzdrowię. W imieniu Jezus, w którym jest moc, bo Bóg jest Bogiem mocy. To jest realna postać, realny Bóg, którego możesz poznać osobiście. Ojcze, ja modlę się o każdego człowieka, który dzisiaj usłyszał Ewangelię. Ja wznoszę Twoje potężne imię Jezus nad każdym człowiekiem. Pieczętuję krwią Jezusa Chrystusa każde słowo, które padło dzisiaj na żyzną glebę. Ja teraz posyłam aniołów, aby usługiwali ludziom
którzy będą rozważali to słowo. Ja teraz pieczętuję to słowo i mówię, że to słowo według swojego rodzaju będzie przyciągało. O Roma Shakara Masaka Ramasa. Nie mówię ci w ogóle o religii. Człowieku, obudź się, zacznij myśleć. Zacznij myśleć. Kto ci dał szare komórki? Zacznij myśleć. Zacznij myśleć, skąd tu się wziąłeś. Zacznij myśleć, po co tu w ogóle jesteś. Czy tylko po to, żeby kilka razy odetchnąć, zrobić kupę i pójść do piekła? Człowieku, zacznij myśleć. Bóg jest. Jezus jest realny. Nie mówię o systemie wierzeń. Ja przeklinam wszelką religię. Katolicką, protestancką, prawosławną, jakąkolwiek. Wszystko to, co wypacza obraz Boga, przeklinam teraz. Przeklinam humanizm. Przeklinam. Bóg jest. Bóg wzywa cię dzisiaj przez moje usta, przez moje słowa. Przyjdź do mnie. Wezwij mojego imienia. Wezwij imienia Jezus nad swoim życiem. Nie zgrywaj chojraka. Nie zgrywaj tego, który jest wystarczający. Bo nie jesteś wystarczający. Jesteś dzisiaj jak bezpański pies. Jak bezpański pies. Potrzebujesz mieć dobrego Pana. Potrzebujesz mieć obrońcę. Obrońcę przed niewidzialnym światem duchowym, który jest wokół. Potrzebujesz mieć obrońcę. Bo dzisiaj jesteś pociągany przez diabła. A diabeł to szmata. Diabeł przegrał z Kretesem. Został pokonany. Nie musisz chodzić na jego postronku. Nie musisz ulegać jego pokusom. Nie musisz się zapijać, a później trzeźwieć. Nie musisz się puszczać. Nie musisz tego wszystkiego robić. Jak wezwiesz Jezusa, On podniesie twoje życie, tak jak podniósł moje życie. Bo Bóg nie zamierza cię poniżyć, nie zamierza cię potępić. Jezus przyszedł tutaj, żeby nie potępić człowieka, tylko żeby podnieść jego życie, żeby go usprawiedliwić. Bóg nie chce twojego upadku. Bóg nie chce, żebyś skończył w piekle. Bóg nie chce, żebyś skończył w oddzieleniu od Niego. Tak jak dzisiaj chodzisz oddzielony od Niego. On dał ci to życie, żebyś mógł zdecydować, czy chcesz uznać Go za Ojca, czy chcesz mieć w Nim sędziego. Boże Słowo mówi, że straszna to rzecz, wpaść w ręce Boga żywego, jak się jest martwym w środku. To nie ma nic wspólnego między życiem a śmiercią. Jesteś dzisiaj w śmierci. A On jest życiem i On proponuje ci życie. Jestem tutaj po to, żebyś przyjął życie. A życie jest tylko przy Jezusie Chrystusie. Kochani, będziemy się zwijać.